jednostką systemu terenowej obrony przeciwlotniczej miasta jest grupa samoobrony bloku domów, zdolna do samodzielnego prowadzenia lokalizacji i likwidacji skutków napadów z powietrza na terenie swego działania. Przyjrzyjmy się ćwiczeniom praktycznym jednej z takich grup samoobrony, zorganizowanej na terenie pewnego bloku domów. Członkowie grupy samoobrony chętnie biorą udział w szkoleniu, gdyż wiedzą, że zasadniczym warunkiem skutecznej działalności grupy samoobrony jest wyszkolenie i praktyczne przygotowanie ich do działania przy lokalizacji i likwidacji skutków napadów z powietrza. Grupa samoobrony jest to zorganizowany zespół ludzi związanych ze sobą wspólnym miejscem zamieszkania lub miejscem pracy. Grupa samoobrony składa się z kilku drużyn liczących od 5 do 7 ludzi każda. Pracą drużyn kierują poszczególni dowódcy drużyn, którzy odpowiedzialni są za ich działanie, za stan sprzętu oraz za przygotowanie terenu działania grupy samoobrony w zakresie tej specjalności. Całością działania grupy samoobrony kieruje komendant topl domu, który może być jednocześnie kierownikiem grupy samoobrony. Posiada on do pomocy kierownika grupy samoobrony, zastępcę kierownika i zarządzającego sprzętem. Oto drużyny. Drużyna rozpoznania i łączności, prowadząca obserwacje i rozpowszechnianie alarmów. Drużyna ratownictwa technicznego. Drużyna sanitarna, udzielająca pierwszej pomocy rannym. Drużyna odkażania, wykonująca prace związane z odkażaniem. Drużyna przeciwpożarowa. Drużyna ochrony porządku, utrzymująca i zabezpieczająca porządek na terenie grupy samoobrony. Rozmieszczenie sił i środków grupy samoobrony. Drużyna ratownictwa technicznego. Drużyna sanitarna. Mieszkańcy domu. Magazyn sprzętu. Punkt dowodzenia. Oraz drużyna rozpoznania i łączności. Mieszkańcy domu. Celem działania grupy samoobrony jest blok domu. W wypadku napadu z powietrza członkowie drużyn i posterunki mają zawczasu wyznaczone miejsca, na które udają się na sygnał alarmu lotniczego. Wyznaczeni ci stanowić będą posterunek obserwacyjny. A tak będą rozmieszczone posterunki. Przeciwpożarowe, obserwacja strychu i klatki schodowej. Ochrony porządku, utrzymujący porządek oraz kierowujący ludzi do schronu. Sanitarny w schronie, w którym ukryci są mieszkańcy domu. Organa kierownicze grupy samoobrony dowodzą z punktu dowodzenia. Biorą się członkowie drużyn i w pogotowiu czekać będą na rozkaz przystąpienia do akcji. Alarm lotniczy.
człowiek ten lekceważy zarządzenia organów TOPL. W czasie alarmu lotniczego należy szybko wykonywać wszelkie czynności zalecone zarządzeniem organów TOPL i jak najszybciej udać się do schronu. Zadanie przypada posterunkom, których działanie tu widzimy. Posterunki są na stanowiska. Na strychu musi być przygotowana woda w beczkach. Gaśnice. Podręczny sprzęt przeciwpożarowy. Piasek w skrzynkach i workach papierowych. Wszystkie łatwopalne rupiecie na strychu należy już w czasie pokoju usunąć. W ogłoszeniu alarmu lotniczego członkowie poszczególnych drużyn przyjmują gotowość bojową i czekają na rozkaz komendanta TOPL domu do działania. Dowódcy poszczególnych drużyn kontrolują stan gotowości bojowej swoich ludzi. Przybyłemu zastępcy kierownika grupy samoobrony dowódcy drużyn składają meldunek o